Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Deus Ex Rozłam Ludzkości. Słuchajcie, skończyliśmy w tym miejscu po dość trochę niemiłej rozmowie. Także kolesia nie ma, możemy iść dalej. Sprawdźmy sobie najpierw tutaj, to jest jedynka jakaś. Tu jest. Anomaly detected. Trace program initiated. Nie, nic nie ma żadnych tutaj. Widzę dostępnych ciekawych rzeczy. Dobra, mamy kod do dezaktywacji laserów. Dobra. A tu jest. W końcu. No, w końcu mogę więcej miejsca mieć w ekwipunku. W końcu więcej broni mogę używać. No, to się teraz zacznie. Rzeźni winiątek. Dobra. Okej. Tak czy siak chcę tutaj wejść, sprawdzić sobie, co tutaj mamy, czy coś ciekawego nie ma. Aktualizowanie. Nie wiem, gdzie ja jestem. Całkowicie. Nic, trzeba rozwalić. W sumie musiałbym się cofnąć teraz, bo całkowicie nie wiem, gdzie jestem. A tamto wejście wydawało mi się najbardziej optymalne, bo coś wiedziałem, że tam jest. Teraz jak się tam cofnąć do góry? O kurde. Dobra. Okej.
No. Ja byłem na górze. Na dole byłem. 3-3. 5-4. Wysuń. Dobra. No to brędza trochę, bo nie mam karty dostępu, nie mam jak się tam dostać. Ale zrobiłem coś przed nagraniem, co teraz właśnie pójdę zrobić, żeby mi umożliwić dalsze dojście. Ups, nieźle. Dobra. Zakupmy sobie parę rzeczy. Kurczę, tak w sumie no, nie ma nic ciekawego. Dobra. Odblokowałem sobie tą windę. Po prostu jak zakończyłem ostatnio misję, to widzieliście, że wyskoczyło mi, że dwie rzeczy zostały niezrobione dodatkowe. No i cofnąłem się i zrobiłem te dwie rzeczy i miałem, mam odblokowaną tą windę. Ale kurde, no to mi tak nic nie dało. No dobra. Jakoś się udało. Otworzy się? Otworzyło się. Wow, ale leciało długo. Dobra. Chicane, I'm in Ark territory now. That flyby show you anything? First section seems to be a mass storage area. View ahead, looks like Ark has repurposed it for living quarters. Or barracks, maybe. Those two things have very different connotations, Chicane. Which is it? Calm down. Aha, dobra. Don't tell me to calm down. When they try to intimidate me, get me to bring them here, but I refuse. Who? Interpol.
They're coming here. The police know what happens to them when they come here. Not the police. Interpol. I think they mean to arrest Talos. Relax, Sokol. If Interpol needs to learn the same lesson we taught the police, we will be glad to teach them. We will go to any lengths to protect Talos. Now go. Go keep your eyes open, and we will handle Interpol together. Dobra, chodź tu. Ty pójdziesz na pierwszy strzał. Soko. Boże. It's you. I... Turning me into your friends? That was the last mistake you'll ever make. Holender. Dobra, jeszcze raz. Troszeczkę no, nie wyciągnęliśmy z niego informacji. Musimy jeszcze raz to zrobić. Dobra. Sokol. We came to you in good faith. You're right. It's true. But I had no choice. Can you keep my family safe? Can you guarantee that? No, of course not. I'm here to get answers and find out who's behind the bombing. If I succeed, maybe I can protect your family, and a lot more like it. All you've done is put more families in jeopardy. You're right. I know it. Just go. Do what you came to do before I change my mind. Go! Dobranoc. I've only had 2 days of weapon training. We should secure the entrance. Dobra. Gym are clear. Was you reading an email from your wife the other day? Yes. Every Sunday she sent me one. And I answered back. My sons are doing well at the new school. Nobody knows their father is an og. When she asks about your life, do you tell her what's going on around here? I used to tell her that things were difficult. But we were making progress. Lately, though. Doesn't ask anymore. Come on, look. Cool.
Kurde, wykrył mnie. When she asks about your life, do you tell her what's going on around here? I used to tell her that things were difficult. Kurde. Jeszcze inaczej muszę się tam dostać. Kurde. When she asks about your life, do you tell her what's going on? Jak to zrobić? Poczekam chyba na ten, na pełne naładowanie. When she asks about your life, do you tell her what's going on around here? I used to tell her that things were difficult, but we were making progress. Lately, though, she doesn't ask anymore. What the? Kurde. Dobra, tu był pomysł dobry, tylko tych kamer nie wyłączyłem. Mogłem to zrobić, jak ten koleś był na zewnątrz i ja miałem tego drugiego powalonego. Ale dobra, mam już teraz opcję, jak to zrobić. Kamerki wyłączone. Teraz czekam na tego kolesia, aż tu wróci. Jego się pozbędę. O, właśnie. I się drzwi tylko zamkną. Dobra. To dobranoc. Przenoszenie tych ciał jest naprawdę zajebiste.
tu jest skrzynka na broń. Czemu ja jej wtedy nie widziałem? Nie wiem. To możemy to schować. Dobra, hakujmy to. Kurde. Trace program initiated. Access granted. Okay. O, Lender, jasne, tak co chwilę muszę się... Dobra, mam nadzieję, że już mnie nie wykryją. Serio? Próbuję. Dobra. Tak działa też. Próbujmy się przedostać tutaj tym szybem. Nie wierzę. Ja się tak męczyłem, wystarczyło tylko szybem wentylacyjnym wejść. Dobra. Ja pierdzielę. Thankfully no. What's your progress? I'm through the living quarters. Looks like I'm into some kind of operations area now. My gut tells me Rucker's gonna be above all this, someplace high, indefensible. Better find an elevator then. I'll update you with extraction coordinates when I have them. Chicane out. Dobra. Dobranoc. Like he is.
O, Lender. Zapomniałem, że to trzeba przeładować ten karabin. Kurde blade. Chicane, you with me? Thankfully no. What's your progress? I'm through the living quarters. Looks like I'm into some kind of. Dobra, to już wiemy, co się zdarzy, także. Someplace high, indefensible. Better find an elevator then. I'll update you with extraction coordinates when I have them. Chicane out. He's different, Jackie. He used to visit the other districts, walk around at marketplaces, and handle Posse at the clinic. I have not seen him do that in weeks. Ram? Ładnie, dwie babki sprzątnąłem. What if we did blow up Ruzik? You think tell us with a lot? Probably not, no. But do you ever get the feeling someone else is pulling strings around here? You need some sleep now. You're getting paranoid. Dobra, wiecie co? Kurde. Czasem powinienem się ugryźć w język i zrobić to co chcę, a nie kombinować jeszcze na inne sposoby. Nie wyszło. Dobra. I tak schowany zapiszę grę. O, dzisiaj, tak jak mówiłem ostatnio, postarałem się, żeby coś było więcej, żeby było troszeczkę więcej akcji. No i dzisiaj było. Dzisiaj było troszeczkę strzelania, skradania się, obezwładniania, ale jak zwykle bez śmierci. Staramy się zrobić tutaj grę na tyle delikatnie, na ile możemy.
Jeśli będzie potrzebna konfrontacja, no to będziemy strzelać się normalnie, ale liczę na to, że na razie nie. Dobra, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. U mnie jest już późna godzina, Wy to widzicie, tak jak zwykle. Dlatego żegnam Was, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!